Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, a w studiu wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie premierze, polski rząd może zignorować orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jeśli ten usankcjonuje zawieszenie prawa przez Sąd Najwyższy? Mówi pan tak w rozmowie z tygodnikiem Do Rzeczy. Sytuacja jest poważna, dlatego musimy być wszyscy precyzyjni. 5 sędziów Sądu Najwyższego skierowało do Trybunału Sprawiedliwości pytania prejudycjalne i do tego mieli prawo. Ale oprócz tego ci sędziowie zawiesili obowiązywanie ustawy, mimo że polska konstytucja nie zna takiej instytucji jak zawieszanie ustawy. Mówiąc krótko, gdybyśmy wszyscy jako społeczeństwo, czy jako wspólnota europejska usankcjonowali postawę tych sędziów, to de facto byłby to koniec demokracji w Polsce. Przechodzilibyśmy do ustroju oligarchicznego, dlatego że... Przepraszam, panie premierze, ale pan mówi w ten sam sposób, w jaki mówi opozycja, mówiąc o tym, że uznawanie sposobu powołania Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, że to wszystko jest właśnie negowaniem demokracji i dlatego trzeba się sprzeciwiać. Ale nie chciałbym w tej chwili odnosić się do zarzutów opozycji, bo to jest osobny temat. W Polsce obowiązuje zasada domniemania konstytucyjności. Samo przez się nasuwa. Ja tylko zwracam uwagę, że gdyby usankcjonować stanowisko tych 5 sędziów, to dowolna inna grupka sędziów mogłaby zawieszać obowiązywanie demokratycznie uchwalonych dowolnych innych ustaw. No, to by oznaczało zmianę ustroju, czyli właśnie przejście od ustroju demokratycznego do ustroju oligarchicznego, w którym jakaś grupka społeczna, w tym przypadku sędziowie, grupa niepodlegająca kontroli demokratycznej, może uchylać postanowienia demokratycznego parlamentu. Na no to dobrze, właśnie więc trybunał, rząd się nie może zgodzić. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej sankcjonuje w tym wariancie, który jest dla pana nie do przyjęcia, to zawieszenie. I co dalej? Rząd nie uznaje. I jaki jest krok następny? Czy to jest właśnie krok do polexitu? Zapewne wchodzimy wtedy w dialog z Trybunałem Sprawiedliwości, natomiast nie jest to krok do polexitu, tylko to byłoby ze strony Trybunału Sprawiedliwości działanie, które bardzo nadwątlałoby zaufanie obywateli Europy do instytucji unijnych. Proszę się przyjrzeć temu, co dzieje się w krajach Europy Zachodniej. Akurat nie w Polsce, tylko w krajach Europy Zachodniej, to często tych o bardzo długiej tradycji przynależności do Unii Europejskiej czy do instytucji, które Unię poprzedzały. Tam wszędzie narastają nastroje eurosceptyczne. To jest bardzo niebezpieczne zjawisko z punktu widzenia interesów i Europy, i Polski. Pan jest zwolennikiem pozostania Polski oraz integralności Unii Europejskiej. I ja, i cały nasz rząd jesteśmy głęboko przekonani, że przynależność Polski do Unii Europejskiej dobrze służy interesom Polski. Natomiast pytanie brzmi, jaka to będzie Unia? Co Polska zrobi dla integralności Unii Europejskiej, jeżeli nam tak bardzo zależy na tym, żeby Unia pozostała Unią? Wszystko zależy od tego, jak będziemy definiować Unię Europejską. Czy Unia Europejska ma być w zgodzie z ideałami założycielskimi, ideałami tych wielkich ojców, założycieli Adenauera, de Gaulle'a, de Gasperiego? Czy ona ma być Schumana? Czy ma być Europą ojczyzn, a więc pewną płaszczyzną współpracy suwerennych państw narodowych? Czy ma być jednym super państwem? Moim zdaniem integracji europejskiej zagrażają ci, którzy wbrew nastrojom większości narodów europejskich, nastrojom, nastawieniom, przekonaniom, próbują uchylić i unieważnić porządek państw narodowych, zastępując te demokratyczne, podlegające demokratycznej kontroli rządy narodowe rządami niekontrolowanej biurokracji brukselskiej. Panie premierze, ale w sytuacji, kiedy Polska ma, nie będziemy teraz dyskutować, czy z winy rządu, czy z winy czynników zewnętrznych, nie najlepszą pozycję w tym momencie w Unii Europejskiej. Są do nas różne pretensje. Czy Polska może być tym państwem inicjującym, czy też podtrzymującym taką dyskusję na temat przyszłości Unii? Czy może stawiać pytania o tym,
o to, jaka Unia, czy właśnie to ma być ściślejsza, czy mniej ścisła, jak chcemy, integracja. Czy my w ogóle będziemy mieć taki głos, który będzie słyszalny i brany pod uwagę? Wiem, że wielu słuchaczy żachnie się na słowa, które zaraz wypowiem, ale z pełnym przekonaniem chcę stwierdzić, że to Polska, ale także inne kraje, w tym między innymi Węgry, są głosem sumienia i głosem otrzeźwienia w ramach dyskusji toczących się w Unii Europejskiej. Unia może i powinna przetrwać, bo jest wielką wartością, ale przetrwa tylko wtedy, jeżeli będzie szanować odpowiednio szeroką dozę, odpowiednio szeroką przestrzeń suwerenności państw narodowych. I my, nasz rząd, obóz Zjednoczonej Prawicy, odwołujemy się do tej pierwotnej i słusznej koncepcji integracji europejskiej. O ile głos sumienia będzie głosem wołającego na puszczy. Tak się może zdarzyć, ale proszę zwrócić uwagę na tę ewolucję nastawień narodów europejskich, społeczeństw zachodnioeuropejskich, zwłaszcza na pewno po najbliższych wyborach do Parlamentu Europejskiego skład tego parlamentu będzie wyglądał zupełnie inaczej niż obecnie. I przekonanie o tym, że Unia Europejska musi podjąć refleksję nad tym, czy rozszerzanie dążności federalistycznych jest trafne, czy nie, to przekonanie będzie sobie torować drogę do poglądów, postaw, działań kolejnych rządów europejskich. Czy pomiędzy skalpelem a młotkiem jest jakieś narzędzie, którego można było, można by było, trzeba było użyć, naprawiając sądownictwo? Rozumiem, że pani redaktor nawiązuje do przytoczonych... Do pana rozmowy, właśnie, tak. Niedawno przytoczyłem to porównanie. Rzeczywiście, kiedy odchodziłem z Urzędu Ministra Sprawiedliwości, powiedziałem w środowisku sędziowskiemu, prezesom sądów apelacyjnych, że próbowałem reformować sądownictwo w dialogu ze środowiskiem sędziowskim. Tak jak teraz reformujemy wspólnie ze światem akademickim polskie uczelnie i instytuty naukowe. Ale o ile środowisko naukowe okazało się bardzo otwarte na ten dialog, to w środowisku sędziowskim spotkałem się z murem. I wtedy powiedziałem, jeżeli dzisiaj nie chcecie... No i troszkę kij w szprychy panu PSL wkładał. O, troszkę PSL, troszkę koledzy z Platformy bronił mnie, to muszę uczciwie powiedzieć, pan premier Donald Tusk, bo tę moją reformę polegającą na konsolidacji sądów, nie na likwidacji małych sądów, tylko na likwidacji niezliczonych stołków prezesów, wiceprezesów i tak dalej, Donald Tusk bronił do końca, do mojego odwołania. Ale wracam do generalnej rzeczy. Wymiar sprawiedliwości nie może funkcjonować tak jak obecnie. I tak jak funkcjonuje od wielu, wielu lat. Jesteśmy w czołówce w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o nakłady na sądownictwo. Jesteśmy na ostatnim, przedostatnim miejscu. Rywalizujemy tutaj niechlubnie z Włochami, jeżeli chodzi na przykład o czas orzekania. Trzeba reformować sądownictwo i proszę zwrócić uwagę, że nawet w ciągu ostatnich 3 lat w okresie rządów Zjednoczonej Prawicy ze środowiska sędziowskiego nie wyszedł żaden impuls do reform, żadna alternatywna koncepcja. Oni bronią status quo, a status quo jest nieakceptowalne dla ogromnej większości Polaków. Kto młotkiem wojuje, od młotka ginie. Trzeba o tym pamiętać. Wolałbym... Co prawda nie tak brzmiało to przysłowie. Wolałbym operować skalpelem. To jasne. I zresztą takie spokojne, ewolucyjne zmiany pan minister Ziobro, na przykład w odniesieniu do Krajowej Rady Sądownictwa, przedstawił, zaproponował środowisku sędziowskiemu na początku tej kadencji, no, spotkał się z jeszcze ostrzejszym oporem niż ten, na który ja natrafiłem. I kończąc tę sprawę, czy to pana zdanie na temat uznania czy też nieuznania orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To są pana przemyślenia wakacyjne, czy to jest efekt rozmów, nie wiem, na przykład z premierem Morawieckim? To jest moje własne stanowisko. Jestem jednym z liderów partii tworzących obóz Zjednoczonej Prawicy i w imieniu mojej partii taką przestrogę formułuję. Jakie będzie oficjalne stanowisko rządu? Nad tym będziemy się zastanawiać wtedy, kiedy zapadnie orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości. Panie premierze, czy warto było wydawać dosyć potężne pieniądze na konsultacje w sprawie ustawy 2.0, jeżeli tekst uchwalony nie jest
delikatnie mówiąc, tożsamy z wynikami konsultacji. Jeżeli chodzi o filary tej ustawy, jest tożsamy. To i nic się nie zmieniło, ale fakt, że wiele szczegółowych rozwiązań zostało zmodyfikowanych, poprawionych, no, czasami też popsutych w toku konsultacji, bo konsultacje zakładają kompromis. Kompromis nie zawsze musi być zmianą na lepsze. A to jest najlepszy dowód na to, że te konsultacje były potrzebne i że te pieniądze zostały znakomicie wykorzystane. Nie tylko dlatego, że mamy w efekcie dobrą, mam nieskromnie powiem, bardzo dobrą w ustawę, ale również dlatego, że przy okazji wydarzyło się coś bardzo cennego, mianowicie środowisko akademickie zaczęło ze sobą dyskutować. Pojawiły się nowe koncepcje. Czyli warto było wydać te pieniądze? Ależ, oczywiście. A teraz też pan zapowiada konsultacje wdrażania. Tak. To będzie tak skomplikowane, że trzeba konsultować, jak ją wdrażać? Po pierwsze, takie konsultacje są przejawem mojego i rządowego szacunku dla środowiska akademickiego. Tak jak powiedziałem od początku, ale tu chodzi o tę reformę. Nie, tu nie chodzi o tempo, dlatego że kalendarz został precyzyjnie określony w ustawie. Rozpisaliśmy tę ustawę, ten kalendarz aż do roku 2026. Zmiany będą ewolucyjne, stopniowe, tak żeby każda uczelnia mogła się przygotować. Natomiast ustawa zdecydowanie poszerza autonomię uczelni i teraz bardzo dużo zależy od tego, jak poszczególne uczelnie będą tę przestrzeń wolności wykorzystywać. Temu w ogromnej mierze służyć będą konsultacje. I one już nie będą tak kosztowne? Te wcześniejsze, jak na 3 lata konsultacji, nie były tak kosztowne, pani redaktor. Proszę mi wierzyć. To jaka jest ta suma? Łączna kwota kosztów, dziesiątków wielkich konferencji, mniejszych dyskusji, debat, to jest około 6 milionów złotych. To czyli naprawdę prawdą jest to, o czym Tak, to jest prawda, ale naprawdę nie widzę w tej kwocie niczego szokującego, niczego bulwersującego. Warto zapłacić za to, żeby Polacy ze sobą rozmawiali i uczyli się wzajemnie szacunku do siebie. Panie premierze, na koniec niewiele mamy czasu, czas biegnie szybko. Chciałam panu przypomnieć pewien cytat. Państwo polskie istnieje teoretycznie, praktycznie nie istnieje, dlatego że działa poszczególnymi swoimi fragmentami, nie rozumiejąc, że państwo jest całością. Pamięta pan ten cytat? To chodziło o służby specjalne akurat. Czy on nie pasuje do opowieści o tym, jak to Polska chciała albo nie chciała kupić australijskie fregaty Adelaida? Ja bardzo podziwiam kompetencje pana premiera Morawieckiego, ale nawet pan premier Morawiecki nie byłby w stanie odwołać decyzji, która nie zapadła. Nie było żadnej decyzji naszego rządu, co więcej, nie było żadnej dyskusji na forum rządu o kupnie tych fregat. Ale było nieporozumienie. To znaczy nie było porozumienia, tak? Można tak powiedzieć? Były dyskusje w gronie ekspercko-politycznym, ale nie doszły one do fazy rządowej. Racje w tej dyskusji na temat tego, czy kupować fregaty, czy nie, są bardzo podzielone. Jedni eksperci, ponieważ my politycy musimy polegać na ekspertach, w tym przypadku na wojskowych. Jedni wojskowi mówią, te korwety są przestarzałe. Inni mówią, nie, one są unowocześnione. Jedni eksperci mówią, one się świetnie nadają. Ale dobrze to nie wyszło, panie premierze. Powiem tak, my mamy w Polsce skłonność do ulegania kompleksom. Proszę przyjrzeć się dyskusjom, które się toczą w innych krajach, chociażby Unii Europejskiej. Tego typu sytuacje są tam na porządku dziennym. Panie premierze, Jarosław Gowin, Beata Michniewicz. Musimy dokończyć kiedyś tę rozmowę. Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego.